Dzień dobry, zapraszam na raport z drogi do tysięcznego, w którym będzie krótkie podsumowanie Double Expa. Jeszcze przed eventem o 4 nad ranem pojawiła się druga Furioza na Celeście od czasu wprowadzenia Bostiary. Mimo ustawionego boss bonusu nadal nie poleciał Furious Frog. Pod koniec lutego dobiłem 890 level, a także wydropiłem pierwsze złoto bezpośrednio z Timiry. Znaleźliśmy też kilka rzadkich bossów, których jeszcze mi brakowało, a pod koniec filmiku pokażę swoją bostiarkę. Jeżeli chodzi o dubla, to nasz serwer zrobił piece of cake później, specjalnie żeby bonusy połączyły się, dzięki czemu w piątek i w sobotę mieliśmy zawrotne 450% expa na buście. Dubla zacząłem od razu po SS-ie na Fire Lipce, gdzie z dwoma prejami miałem między 45 a 47 kk na godzinę. Wieczorem pozostałą staminę dopaliłem solo na Sfinksach. Sobotę spędziłem na Isavi, tym razem w trójkę, bo bez MS-a, ale z dwoma prejami exp był bardzo zbliżony do Fire Lipki. Na Isavi byłem 3 godziny i to właśnie tam dobiłem 900 level. W niedzielę musiałem pomęczyć się solo i pierwsze 2 godziny spędziłem oczywiście na Sfinksach, gdzie z dwoma prejami udało się chwilami dojść do 6,5 kk rawa, czyli około 28 z boostem. Resztę staminy dopaliłem na Summer Elfach. Jak najbardziej jestem zadowolony z eventu i w tej chwili tysięczny level do sierpnia jest realny, ale obawiam się, że może to nie wyjść ze względu na brak stałego teamu. Tutaj jeszcze macie moją bostiarkę, którą aktualnie odstawiłem na drugi plan. Boss bonus aż tyle nie oddaje, a jak będzie z kim porobić jakieś daily bossy, których mi brakuje, to kiedyś tam dobiję sobie te 200% z odblokowanym bossem na full. To wszystko, dziękuję za uwagę i zapraszam na streamy, które jednak pozostają na obu platformach. Do zobaczenia! A i jeszcze gratulacje dla Bambla, który dziś wydropił tarczę z Mazorana.